Cześć. Cześć. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, i to jest już przedostatni odcinek tego sezonu. Niestety. Dobrze, dobrze mi się tu siedzi, zagości, rozgościłem się trochę i, i w biurze twoim, i w internecie. Jest całkiem fajnie. Dobrze, o to chodziło dokładnie. Więc tak, to jest przedostatni odcinek, ale nie martwcie się, na pewno to nie jest koniec naszej działalności podcastowej, także zbierzemy siły przez chwilę. Na pewno pojawią się tutaj też inne zaskakujące was formaty. Inne na kanale na YouTubie. Prawdopodobnie podcastów na Spotify nie będzie, jeżeli nas tylko słuchają. To znaczy, będą tylko podcasty na Spotify? Dokładnie, ale e, e, osoby, które znają nas tylko ze Spotify, zapraszamy też na nasz kanał na e, YouTube pełną parą. A teraz wjeżdża nasze piękne intro. Zapraszamy. Porozmawiamy o tym, gdzie byśmy chcieli wyjeżdżać jak wyjeżdżać. Jak czy może wylatywać? Czy może wylatywać, to nam się zrobi odcinek o transporcie znowu, a o tym już rozmawialiśmy. Tak, ale żeby pokrótce, no, pewne tematy trzeba będzie jakby przywołać. Tak, opowiemy Wam trochę o naszych doświadczeniach, bo coś tam żeśmy liznęli podróżniczo, więc możemy się podzielić różnymi poleceniami tutaj na antenie, na wizji. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy nadzieję, że zechcecie się podzielić swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Na przykład, pamiętajcie też, żeby oceniać nasz podcast na Spotify. Będzie nam bardzo miło. Pięć gwiazdek wygląda przepięknie. E, no dobra, Arnoldzik, to co? E, ja bym chciał zacząć przede wszystkim od rozwiania takich wątpliwości: ciepło czy zimno. Aha, wiesz co ja ci powiem, wiesz wiem, co ja ci powiem. Wiem, ale ja chciałbym, żebyś mimo wszystko jakoś to umotywowała. Powiedziała dlaczego tak? Dlaczego zachęcałabyś kogoś, kto nigdy nie był na wakacjach, mm -hmm. mieszkał w piwnicy? Mm -hmm. Dlaczego powinien wybrać się w ciepłe, a nie zimne? To się kraje czy miejsca nie ma to znaczenia. No moim motywatorem w podjęciu takiej decyzji jest głównie to, czego mi brakuje na miejscu, czego nie mam na co dzień, a mi osobiście brakuje słońca. Ja zawsze powtarzam, że gdybym miała się urodzić jeszcze raz w jakimś miejscu, to na pewno byłoby to ciepłe miejsce. Wszyscy moi znajomi rodzina śmieją się, że ja się urodziłam w złym miejscu, bo jestem bardzo ciepłolubna, nawet w takim klimacie, nie wiem, wilgotnym w 45 stopniach ja się czuję jak. Ryba w wodzie. W Polsce tego nie ma, więc jak ja wybieram sobie e, miejsce wypoczynku, gdzie już beceluję te pieniądze na to, żeby było pięknie, to mają być palmy, i ma być słońce, i ma być ciepła, mo woda tam, gdzie będę moczyć tyłek. Rozumiesz to? Rozumiem to, ale nie masz czasem tak, że jest trochę za ciepło, mm, za gorąco, nie. za duszno, nie. że nie ma gdzie się schować przed, przed tym słońcem palącym. Nie rozumiem takich argumentów. Słońce się kończy, jak jest noc, i, i wtedy jest chłodniej. Ja wtedy chiluję w inny sposób niż w ciągu dnia. Jakby mam wszystko, czego mi potrzeba. Okej. Okay. Zimne mochito pod parasolką. Rozumiesz? Kurczę, jakby na koniec trudno się z tobą nie zgodzić. Ciepło jest, ekstra, ciepło jest fajne. Mhm. Ja znowu. No my mamy właśnie. To jest... nie, do końca, nie do końca się. Inaczej. Ja kocham ciepłe kraje. Kocham mhm. jak jest gorąco, to jest. No, nie da się tego nie lubić. Organizm nasz tego potrzebuje. Jakiś da, da się tego nie lubić. Właśnie ja często poruszam ten temat okay. u siebie w mediach społecznościowych. Teraz... No i wiele osób mówi o tym, że właśnie męczy się bardzo. Moja mama na przykład hmm? nie lubi. Bo na Hiszpanii na tydzień powiedziała, że nie przyleci drugi raz. Albo no tak, nie no, przyleci oczywiście, ale, ale nie było to dla niej jakiś no super tak. wypoczynek. Wolałaby inaczej. Ona się świetnie czuje w Skandynawii. Pamiętajmy też, że pomiędzy ciepło, a zimno jest. Jest jeszcze klimat umiarkowany. Ktoś może najchętniej spędzać czas w lesie, nie? Ale na razie zostańmy tutaj. E, ja znowu mhm. wolę zimę. Wolę wypoczywać zimą dla tego klimatu. Szczególnie w takich miejscach, gdzie jest kominek, pada śnieżek. Mhm. Można zrobić... Wiecie, jak fajnie smakuje jedzenie z grilla zimą? Jak można sobie to rozpalić, Zagrzać się w takich fajnych swetarkach po płciach. A nie smakuje tak samo latem. Nie, to jest zupełnie co innego. No to tak samo jak zimne, Mochito, zimą, smakuje tak samo, jak zimne Mochito latem, czy nie? No dobra, wytrąciłeś mi argument nie, teraz z ręki. Trochę inaczej. Mhm. Chciałaś, co? A? Myślę o tym, mochito. Jeszcze troszkę. Plus bardzo lubię taki klimat strzelającego. Kobina i kocham narty. Za rzadko mam okazję na nich jeździć, bo mamy tylko zimę raz w roku. Ja nie rozumiem dlaczego. E... I nie zawsze jest śnieg. I nie zawsze jest śnieg, ale tylko u nas jest taki problem. Mm -hmm. e... Uwielbiam. Ostatnio motywujemy się trochę bardziej, dzięki Zuzi Bratu tak naprawdę, żeby jeździć na te narty regularnie. Jesteśmy... Już teraz mogę śmiało powiedzieć, że co roku, bo będziemy drugi raz. Arek, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zjawiamy się wkrótce. <laughs> tak. Będziemy równo za miesiąc. Mm, także ja myślę, że to jest fajne. Trochę więcej sportu, jakby trochę więcej takiej, takiej, no, aktywne takiego aktywnego jest. wypoczynku mam -hmm. zimą niż latem, bo latem to zwykle jest plażing, smażing tak zwany. Nie, no, możesz być. Można wiesz, sobie popływać. biegać jak e, tak, Hasselhoff. Hasselhoff po plaży. No, ale jakby kto to robi. Jest 40 stopni, a ty jeszcze pójdziesz biegać. Proszę cię. Nigdy nie biegałaś. Ja, ja nigdy mam nie biegam. przystojnych, yy, rozbudowanych, Czy, czekaj, muskularnych mówisz, fanów biegających obraz... po plaży. Zanim biegnie pies i się cieszy. Yy, morze chlapie dookoła. Słońce świeci. Ja piję mohito. Ja nie wiem dlaczego. Jak... A nie, ty tu jesteś. <noise> tu jest cięcie. <noise> Ja nie wiem, właśnie, dlaczego zamknęłaś oczy, jak powiedziałaś, że widzisz piękny mężczyzn, dobrze zbudowany. Dlaczego nie mogłaś otworzyć oczu i powiedzieć tego samego? No, ale nieważne. Już ja jakby siły na zamiary mierzę. Komu ja chcę zaimponować, nie? Także wydaje mi się, że taki zimowy wypoczynek też jest fajny jakby jest dużo czasu, nie ma takiego pędu, ale chodzi mi o to, że ja lubię się zrelaksować. Ja lubię tak usiąść sobie na spokojnie, zagrać sobie w planszóweczkę, wypić sobie drineczka, Rozumiem. zjechać parę godzin na nartach, a potem wrócić i po prostu sobie chillować. Poczytaj książeczkę, to jest super. Ja, ja zazwyczaj już po jednym takim dniu na nartach albo wchodzenia po górach zimą nie nadaje się już przez cały wyjazd do czegokolwiek, bo nie jestem w stanie ruszyć ręką ani nogą. Nie zapomnę tego nigdy, jak się porwałam na wspinaczkę na gausta właśnie w Norwegii. Przecież damy radę. No i ja właśnie taki y, niedoświadczony y, żuczek y, właśnie pierwszego dnia i potem już byłam skasowana jej największe zakwasy w życiu. Także ja muszę sobie bardzo dawkować takie emocje. To ja. bardzo płynnie przeszłaś do kolejnego mojego pytania właśnie, czy woda, czy góry. To też wiem, że jest masa rzeczy pomiędzy, mhm. ale Woda to nie tylko ciepłe kraje, morze to też możemy do tego dorzucić na przykład jeziorny klimat. Mhm. Ja nie umiem Ci odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że wydaje mi się, że za mało byłam w górach. Ja w polskich górach pierwszy raz w życiu byłam kiedy? Dwa lata temu bodajże. I pierwszy raz mogłam tak naprawdę poczuć. Jakby po znaczy to ludzie... Poza tym, że w liceum byłaś w górach. No tak, ale na nie wspinałam stricta. się latem, wiesz, nie mogłam mhm. zobaczyć tego widoku z góry, nie szłam szlakiem. Ale dech w piersiach zaparty? No zdecydowanie, aczkolwiek powiem Ci, że nie rozumiem, co jarcuje ludzi we wspinaniu właśnie na te wysokie szczyty. bo Powiedziałam Ci, że z Rusinowej Polany dla mnie widok był równie zachwycający, co z góry, jak nie bardziej. Jeszcze oscypki były. No tak, oby wejść na górę się nażreć. Tak, ale bigosik w tym schronisku, no... Nie, no bigosik był, tak. można było dostać. No tak, także ja nie jestem obiektywna tutaj, żeby odpowiedzieć, czy góry, czy, czy, czy woda. No raczej woda, ale też, jak wiesz, słaby ze mnie pływak, więc... No tak, czyli wszędzie tam, gdzie można się położyć, po prostu uwalić na dupę, to jest super. Nie, no wiesz, że ja lubię też aktywnie. Kajaczek, jakieś takie no, szmery, bajery jak, jak najbardziej. Więc... Rowerzyk. Rowerzyk. Nie, a właśnie, aktywnie czy leżąco? To może inaczej. Albo dobra, aktywnie czy leżąco? Nie, no aktywnie, zdecydowanie. Wolę się przejść, wolę coś zobaczyć. Mhm. Czyli nie, nie byłbyś w stanie spędzić na przykład całego urlopu tygodniowego mocząc tyłek w basenie, robiąc nic, tak zwane? Nie, powygłupiałbym się, ale to nie hmm. musi być tak, że jakby. Nie chciałbym, żeby to też było takie skrajne. To hmm. znaczy, jeżeli aktywnie, to nie chodzi mi o to, żeby zwijać namiot wieczorem, kłaść się spać, rano go zbiera, zbierać i. I iść dalej, iść mhm. cały dzień i, i tak w kółko. Nie, nie, nie. Ale żeby codziennie zrobić coś, to może być jakaś, jakaś mała głupota, jakaś gierka, nawet pograć sobie godzinę w piłkę na plaży. No. Czy w siatkówkę. Przejechać się rowerem, przepłynąć się kajaczkiem, wejść sobie na jakąś górę. Powiedzmy, że jesteśmy tydzień w górach, to zrobić sobie traskę czy dwie w tym czasie, a tak to sobie poleżeć, odpocząć i tak dalej. Czyli przejście po mieście. Mhm. Tak, dokładnie. Nie dałbym rady chyba tak zamknąć się w lesie na tydzień i spędzić tam. No chyba, że po lesie bym wychodził sobie dwa razy w tym czasie na grzyby. Pewnie Ty bym się, i grzyby. się nimi pewnie. Albo na rybki. Taki ze mnie wędkarz straszny żyło. No właśnie, o, ho, ho. dlatego tak nie dowierzam. No, Kleje z I grzyby i ryby do ciebie kompletnie nie pasują. Może, może jak się ze to to Lubię jeść. Lubię jeść. Także. Yy, jeżeli musiałbym wybrać skrajnie, no. to jednak aktywnie. No. Nie no, ja też zdecydowanie. Jednak aktywnie. Mnie taki smażing popularny męczy. Ja nie potrafię po prostu leżeć na słońcu i skwierczeć. Więc no nie, to się nie... Wolę się na przykład opalić robiąc coś. Jeżdżąc kładem na przykład po pięknej wyspie egzotycznej. Tak. To jest rewelacja. Wspominaliśmy o tym w podcaście o tak. środkach transportu. Odsyłamy, jak nie Odsyłamy. słuchaliście. bardzo fajna historia. Wspomniałeś o namiocie. My jesteśmy w ogóle dziećmi, trochę takimi z pogranicza Mazur, e, więc wyjazdy, biwaki nie są nam obce. Myślę, mm -hmm. że oboje tutaj za dzieciaka... Z... Kupę czasu, z... czasu spędziliśmy w namiocie. W namiocie. Mm -hmm. I ten dźwięk, ten dźwięk, dźwięk zamka z... błyskawicznego. Ostatnio Zuzi zrobiłem taki ten, kazałem zamknąć oczy. Co ja ci wtedy jeszcze zrobiłem poza tym? Coś ci przyniosłem. A wiem, zupkę, zupkę chińską. chińską. Przyniosłem zupkę chińską. <laughs> kazałem jej zamknąć oczy i przy, przy, poleciałem po kurtkę i tą kurtką zamkiem błyskawicznym, takiej przy uchu strzelałem. Wyobraź sobie, że jesteś właśnie na mazurach. No, bo mazury, Ale zadziałało. No oczywiście, mazury, zupka chińska. I jeszcze ja wtedy dorwałem konserwę konserwa. Zrobiłem sobie kanapeczkę z konserwą, z chlebem białym. Tak. Ależ! I ten dźwięk to zamka, to jest kwintesencja, to jest taka pigułka tego, co na Mazurach. Tak, no Nie? i teraz... Poczekaj, my może wyjaśnijmy, dlaczego my te zupki chińskie jemy. Ostatnio tak się chwaliliśmy, że jesteśmy fit To zaraz, robimy <grym> tę yy, dygresję. No. O co chciałaś zapytać? Nie wiem, moje myśli popłynęły już A, dalej, dobra. bo jestem w zupce chińskiej. To ja ci powiem. No. Bo jesteśmy już w tej formule jedno czy drugie, A czy B, więc tutaj namiot, czy, no. czy hotel, albo domek. No i tu Cię zaskoczę, bo ja uważam, że niestety z biegiem czasu trochę z, z, pff, mój, mój tyłek stał się wygodny. Yy, i... Czyli jednak warunki hotelowe, a nie. Nawet, nawet nie hotelowe, ale chociaż taka holenderka. Czyli. Okej. Okay. Wiesz, w namiocie zawsze jest ten problem taki z wilgocią. Ja to, czego nie znoszę, to jest właśnie taka mazurska wilgoć rano. Że te, te rzeczy takie są, jakbyś dopiero je zdjął, nie wiem, z prania, i, i jeszcze nie wyschły, i jeszcze tak śmierdzą trochę taką. Powietrzem i wodą. Yy, yy, yy. Już teraz niestety myślę, że, że, że skłaniałabym się ku wygodzie, czyli żeby była Łazienka. No, jakby wychodek akceptuję, bo i tak przecież wyjeżdżając na tak. Mazury na działkę korzystamy z wychodka, ale. No też biorąc pod uwagę to, że wyjeżdżamy teraz z małym dzieckiem, nie wyobrażam sobie. No to na pewno, chociaż na. Namiot... Właśnie chciałam powiedzieć, że nasi rodzice nas zabierali notorycznie na takie wyjazdy biwakowe pod namiot. Ja podziwiam rodzice, podziwiam. I to jeszcze pola namiotowe były 20-30-40 metrów od jeziora, Tak. gdzie było mokro. Tak, i wodę A... trzeba było sobie z kranu pewnie przynieść gdzieś tam daleko w wiadrze, tak. nie tyłek umyć w zimnej wodzie. Wcale się nie myło. Wcale się nie myło. Do jeziora to sruta. Piachem star ten keczup zeschnięty z łokci. Kurde, no ja też chyba skłaniam się bardziej ku wygodzie. I mm. wolałbym... Spańcieliśmy trochę. Trochę tak. Mm. Trochę tak. Ząę się. Mm -hmm. Kurcze, no. Zaczy, to jest fajne, ale na chwilę. Tak, weekendowy wyjazd, super. takie spartańskie warunki, fajnie, nie ma problemu, mogę wrócić z piętami, z szarganymi, po prostu jak... Jak po pielgrzymce. Jak, jak, jak Indianin. Nie ma sprawy. Nie, jakby to nie jest, to mi nie przeszkadza. Musty no. łeb taki, wiecie, dniowe włosy, krótkie. Ale... Mazury. Mówię, mazury, <laughs> dokładnie. Mazury. No, to ale, jest ale na dłużej to już jednak kurczę... Trzeba się zasadzić, no. To już... Z naszej perspektywy nie jest wypoczynek. Już tak, przychodzi nie. taki moment, kiedy człowiek zaczyna się Irytować. tym trochę męczyć. No. Chociaż. Mówię, no bardzo fajny był to czas, kiedy lubiliśmy tego typu wyjazdy i szaleństwa, i przecież jeździliśmy na takie. Ojej, no pewnie jeszcze wyjazdy. do tej pory wyjeżdżamy ze znajomymi. Tak. Znaczy teraz jest już trudniej, bo wszyscy mają dzieci, <grym> albo większość ma dzieci i nie można się zgrać, ale y, wyjeżdżamy regularnie na planszóweczki i szaleństwo podchodzi. No i wiesz, i to jest jednak to jest super sprawa. Chociaż właśnie ciekawe, bo dawno nie byłem na takim polu namiotowym. Dajcie znać, czy to jest. Czy to jest w ogóle jakoś dużo tańsze? Jakbym chciał pojechać z, ze znajomymi no. i każdy z nas musi mieć nie wiem, duży namiot, bo mamy duże namioty, mhm. to czy nie taniej jest wynająć domek albo dwa pokoje gdzieś w jakiejś agroturystyce? Może ktoś ma takie doświadczenie albo robił taki, e, takie porównanie, bo jestem ciekawy, jak to wygląda finansowo. Zawsze mi się wydaje, co w się sensie dawało, że jednak namiot jest tańszy. To, no. to jest jednak duży argument, nie? No wieziesz chatę, ze sobą ją rozpadasz. Wieziesz chatę, ze sobą rozstawiasz. Pod, idziesz tylko do pani i prosisz o parę metrów trawnika, żeby można się było tam rozstawić. Ale wiem, że to nie zawsze tak wygląda, nie? Żeby to intuicyjnie wydaje się, że jest stanie, ale nie musi. No i ciekawe. Ja się sparzyłam do namiotu. Pamiętasz, jak pojechaliśmy na spływ kajakowy w liceum? No, I pamiętam, oczywiście. rozbiłyśmy się z koleżanką, bo już po ciemku rozbijaliśmy namioty na jakimś dołku i w nocy była potężna burza, a ja jestem... Ja, jak tak, ja się boję, ale tak naprawdę panicznie, zwłaszcza jak mam niebo nad sobą dosłownie i kryje mnie tylko materiał. Więc byłam przerażona, lało y, jak cholera. No i co? I rano po prostu wszystko nam pływało w tym namiocie, wszystkie rzeczy łącznie z nami y, były w wodzie, więc y, no teraz tak słabo wspominam. Ale znowu wiem, że pola namiotowe są teraz niesamowicie dobrze to prawda. zbudowane, jest infrastruktura. Pryszniców, właśnie. Więc to, o czym powiedziałem, już wcale nie musi mieć racji bytu. Jakby Jeżeli mówimy o jakiejś prywatnej działce, na której ktoś ma tylko i nie ma prądu, to faktycznie, ale takie pola namiotowe, zrobione w miejscach, które są przygotowane pod turystykę, mają piękne prysznice. Świetny dostęp do kuchni takich otwartych, gdzie można sobie zrobić jakieś Ja już jednak ja dawno byłam w takim miejscu i zapamiętałam to Ja widziałem jakiś inaczej. materiał, i wujek mi opowiadał okay. o tym, bo on trochę wyjeżdża więcej. Mm -hmm. że, że to jest naprawdę ekstra przygotowane. I dlatego też może być tak, że te ceny wcale nie są jakby takie konkurencyjne, jak były kiedyś mm -hmm. na polach namiotowych, bo jest dużo, dużo wygodniej niż było kiedyś. Nie? Być może. I ten namiot jest teraz przywilejem, że możesz być dwa dni tu, dwa dni tam, siam, zabierasz ze sobą rzeczy i nie spędzasz czasu w jednym miejscu. A właśnie. I jest trochę łatwiej to zrobić, niż wynajmując domek czy pokój no, na pewno. po parę dni w różnych miejscach. No i nie? tu pięknie podchodzimy pod temat kampera. To, czego nigdy nie spróbowaliśmy, a co było bardzo popularne w okresie pandemii. Ja bym bardzo chętnie ruszyła gdzieś w nieznane kamperem, ale po wysłuchaniu ostatniego sketchu Paczesia tak się zastanawiam, czy to dobry Nie. pomysł, bo podobno finansowo bardzo potrafi nadszarpnąć budżet, ale i no, namęczyć się trzeba, jeżeli chodzi o samo rozstawianie tego przybytku w nowych miejscach. Myślę, że to, no nie wiem, nie miałam doświadczenia. Korzystaliście? Dajcie znać, bo jakby no, my jesteśmy żółtodziobami w tym temacie, więc może mm, jakieś historie z waszego życia związane z kamperem? Temat jest na pewno drogi, ale, ale on jest popularny już... Sam wynajem jest drogi, nie? Właśnie o to chodzi. Tankowanie. I teraz weź taki sprzęt, Kurde, on musi być dobrze ubezpieczony, żebym wybrał się na taką wycieczkę do Włoch. No. Bo jak go nie znam, ja nie wiem, co tam może pójść. Nie tak w nim nie. Czy wszystkie przewody, pompy hamulcowe, paliwowe mm -hmm. są sprawne, jakby. Nie wiem. Wypożycz... No, kurde. Wybieraliście się kiedyś taką długą podróż w Najętym, czy raczej mamy tutaj samych milionerów i macie własne kampery? <laughs> Jak pytasz o wynajem, czy tam, czy swoje auto na przykład w podróż, to od razu mi się przypomina ten nasz studencki trip do Włoch. Oh. Jak pojechaliśmy, słuchajcie, do jednego z najcieplejszych krajów blisko nas, z, w aucie, bez klimatyzacji. Bez klimatyzacji. Byłem dziad, student, nie zrobiłem klimy. <grym> bo, pan, bo pan mi powiedział, że ta klima może nie działać po naprawie. To kosztowało 500 złotych. Wymiana sprzęgła i coś tam, i płynu. I powiedziałem, że to ja nie zaryzykuję. A potem, jak sprzedałem ten samochód, to aktualny właściciel, bo jeździ nim do dziś. Mm. Wymienił to sprzęgło, naprawił no. tę klimę. Za te same pieniądze, które mi proponowano. I działa! I działa do dzisiaj. Także mogłem mieć. A my po prostu w 42-stopniowym upale bodajże. No i ja dlatego nie pojadę więcej na narty. Łeb mało ni się nie urwał. Ależ to był wyjazd. Wolę narty. <laughs> Wolisz narty. Wolę narty. Łatwiej się ubrać w kurtkę do fury niż rozebrać w gorące Co do fury, co do fury? Beż do Rainiera się pchał w kasku i w butach na narty, A. żeby do walizki nie trzeba było no, pakować to inna płacić sprawa. za bagaż. To Tanie inna linie. Sprawa. Swoją drogą uwielbiam, jak ludzie przeinaczają yy, nazwy tanich linii. Coraz jak jestem na lotnisku, to słyszę nowe kwiatki. Wizir, Rainier. Różne takie. Słuchaj, yy, specjalnie to robią. Na pewno specjalnie to robią. No właśnie, a tanie podróżowanie? Czy wolisz jednak tak na bogato, all inclusive? Eee, ja nie wiem, co to znaczy na bogato, nigdy nie byłem. No jak, przecież byliśmy na wakacjach all inclusive dwa razy, trzy razy może a, nawet. Ale all inclusive to nie jest na bogato. Nie all no. inclusive to jest najtańsza opcja, jaką można wziąć. Tam. No ale dobra, wyobraź w sensie dopłacasz sobie... dopłacasz trochę mm -hmm. za, e, za szamę, ale mm -hmm. jakby jeżeli chcesz jeść gdzieś... Na wakacjach, a myślę, że wszyscy chcemy jeść na wakacjach, to najtaniej jest się najeść na no All Inclusive i napić na no All Inclusive. Dużo drożej wyjdzie stołowanie się czy samemu, czy w samemu w hotelu. Mój nie drogi, rady. najtaniej będzie kupić sobie lokalnie produkty w markecie i gotować sobie samemu. Gdzie ty w to Więc All robisz? Inclusive. No dobra, no jeżeli jedziesz do hotelu, no to niekoniecznie, ale no budżetowe wakacje, nie liniami, to najczęściej wynajęcie jakiejś. Jakiegoś mieszkania, pokoju i przygotowywanie sobie posiłków samemu. No tak. To jest budżetowy okay, wyjazd. Okej, okay. że no tu wychodzi moja niewiedza. Nie mam pojęcia, jak się organizuje wakacje, bo ja mam biuro podróży tutaj. <grym> Więc. No dobra. dobra, już zrozumiałem, przepraszam. Tak. Czyli All Inclusive, idziesz sobie do baru, pod rineczka, kiedy chcesz, masz wszystkiego w opór. Pewnie, <grymnie>, że wolę na tak. Na talerz nabierasz, co chcesz, do 10 baru. razy wymieniasz talerz. Whisky, cola, penida, penida, 4, 4. <grym> penida, penida to jest pół na pół. W Grecji się nauczyliśmy i do dziś zostało. To pewnie jedyny zwrot, który zapamiętałeś. No mi wystarczy. <grym> Ojej, no, ale no właśnie. Czyli, co byś wolał? Yy. Wiem, że nie mogę powiedzieć, że to zależy, bo po to zadajemy sobie te pytania. Hmm? Chyba ostatecznie. Aaa! Ja, ja mogę odpowiedzieć za ciebie, co? jak nie cię możesz, znam. No, nie no, możesz, ja nie sam mogę, muszę. Dobra. Ja jestem odpowiedzialny za swoje słowa yy. i czyny i ja sobie sam odpowiem na to. Ja najpierw zrobię taki króciutki wywód, dlaczego są plusy dodatnie i ujemne z każdej ze stron, a potem będzie werdykt. No, dobra. Jak w następnym powiem. odcinku będzie werdykt. W tym ostatnim. Ehm, więc tak, all inclusive jest super, bo moim zdaniem finalnie jest taniej. Jeszcze jak dużo żarłem i dużo piłem, to w ogóle wychodziło taniej na pewno, bo ja przeżerałem tyle, że oni mówili, o znowu ten idzie. Zeżre wszystkie krewetki. Ham. Więc na bank przejadałem więcej niż średni, Ty na pewno. przeciętny klient. E, to jest raz. Druga sprawa, masz dużą różnorodność w hotelu jedzenia, której możesz sobie nie dać Snajpami. Wiem, że knajp jest do wyboru dużo i tak dalej, mm -hmm. ale czasem jesteś w miejscu, w którym tych knajp jest mało. Tak jak byliśmy w Hiszpanii, nie było tego dużo w okolicy. Trzeba było wyjechać kawałek dalej, to już była wycieczka. Jestem głodny tu i teraz, chcę coś zjeść, więc nie byłoby jak. Mm -hmm. Więc to też zależy. Mm, także to jest to. Jeżeli chodzi o drineczki, no wiadomo, to tak samo jak w przypadku jedzenia krewetek. Znajdujesz się. normę. normy. E, to są duże, bardzo duże plusy. Nie martwisz się niczym. Nie, nie jesteś, nie musisz jechać na zakupy, zrobić tych zakupów, żeby je, wróci, żeby z nimi wrócić i na wakacjach gotować. Mhm. Ja rzadko to robiłem, więc to by był Twój problem, ale martwię się o Ciebie, kochanie, więc wolę zdjąć z Twoich barków ten, ten niepotrzebny e, ciężar. ciężar. E, z drugiej strony. Byliśmy ostatnio na wakacjach, na których wynajęliśmy tylko dom. Mm -hmm. e, super warunki, ale całe, całą jakby żywieniówkę musieliśmy sobie ogarniać sami. Sami sobie musieliśmy sprzątać, bo to też w hotelach jest fajne, że nie trzeba sprzątać, nie? Mm -hmm. jakby to jest też bardzo duży plus. Tylko tak sobie trochę żyliśmy w tym kraju, ale mieliśmy urlop. To też jest świetne, dlatego że poznajesz lokalne produkty lokalsów, mhm. nie takie restauracyjne, fancy, fancy, bo jak ktoś pójdzie w Polsce do restauracji nawet polskiej i zje, to zje inaczej niż zje u mnie czy u was, nie? Jakby trochę inny, że będą się różniły trochę te dania. Więc tutaj robimy bardziej z takich lokalnych produktów powiedzmy. E Mamy, o której chcemy to jedzenie. Nikt nam nie mówi, że do basenu tylko do 20 można wejść. i to, to jest chyba najgorszy, na, najgorszy aspekt podróżowania gdzieś tak. tam do hoteli, nie? Tak. Nikt mi nie powie, że mam być cicho o 22. Jeżeli wymówimy o wynajęciu całego domku, nie? Mhm. E, który. No tak. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, chyba wolałbym tę drugą opcję, czyli zmęczyć się trochę tym gotowaniem, trochę sobie posprzątać. Ale mam ten komfort, że wypoczywam tak jak lubię. Jak, mhm. O Nikt której chcę, lubię. Nikt tak. Nikt mi nie powie, że śniadanie jest do dziewiątej, a po dziewiątej głoduj. Mhm. Nie, nie będzie tak. Wstanę, zajdę do lodówki i wezmę, co będę chciał. No wytłuszczyłeś generalnie te argumenty, które ja mam w głowie, jak miałabym podjąć decyzję, co jest lepsze. I nie umiałabym chyba zdecydować. Ale musisz. No, mówię, tak to, tak? to gramy. Tak, okropny? No, gramy w tę grę, że musisz, no. No to zgodziłabym się z Tobą. Jak już y, poznałam, jak to jest właśnie na przykład z tym domem w ciepłym kraju, to szczerze powiedziawszy, właśnie trudno. Jakby zróbmy sobie sami ten posiłek, ale każda wycieczka do lokalnego sklepu była dla mnie jak wycieczka do Disneylandu. Mnie to ogromnie cieszy. Że mogę popróbować różnych smaków. Mało tego, może, mogę sobie nawet wygooglać jakieś przepisy lokalne i popróbować je odtworzyć. Właśnie. Można zapytać lokalsów o to, co lubią jeść, i ewentualnie popytać gdzieś tam o właśnie jakieś przepisy we Włoszech. To jest największa skarbnica wiedzy. Spotkać takiego lokalsa i, i zdobyć jakiś fajny przepis na sos do makaronu albo lasagne. Mm, ale tak, właśnie to, to co powiedziałeś, że no dobra, fajnie, jakby w hotelu masz wszystko podane na talerzu, ale to bardzo często nie są jakościowe posiłki i to jest zazwyczaj taka papka dla turystów, czyli ale zawsze. Ale nie jest. Ale bardzo często, jak nieczęści moim zdaniem, tak jak podróżuję, jednak tak jest, czyli zawsze na śniadanie fasolka po brytyjsku dla uh -huh. kontynentalnie br tak, to się nazywa. Frankfurterki, jajeczko, wiesz, I, i jeżeli chodzi nawet o obiady, chciałbyś spróbować czegoś lokalnego, żeby poznać trochę te smaki tego kraju. Tak jak no. ja nie mogłam przeboleć, byliśmy na Krecie, no Grecja, jedna z lepszych kuchni w ogóle tego świata. No i nawet nie umieli dobrze, kurde, sałatki choriatiki, czyli no naszej greckiej zrobić. No boli serce w takich sytuacjach, więc ja uważam, że na tych all inclusive nawet i drinki są bardzo często marne. Że to wszystko jest takie wiesz, na ilość, a nie na jakość. No na pewno. Na pewno. Ale jest duża wygoda. Także... Zdecydowanie. Tu, tu się zgadzamy, Je, że... Jesteś i nic się nie obchodzi. Nawet łóżko po tobie pościelą. Wymienią ręczniczki. No, nie no, na pewno jak ktoś szuka wypoczynku, takiego, żeby leżeć i pachnieć, to jedź do hotelu i w tak. dupie mi wszystko. Ale z naszym bagażem doświadczeń jakimś tam wyjazdowym no. zostajemy przy własnej organizacji czasu tak. i przestrzeni tak. i i to jest fajne na wypoczynek. Tak, no dobra, a jakbyś miał teraz stworzyć taki, taką swoją top listę, 30-ton lista, lista, trzech ulubionych destynacji wyjazdowych, to nawet nie muszą być te, które już odwiedziłeś. Może, albo dobra, o marzeniach turystycznych porozmawiamy za chwilę. Najpierw top 3 miejsc, które już miałeś okazję odwiedzić. Top 3? Mm -hmm. Będzie łatwo. No... To będzie super łatwo. Pierwsze, ale mogę. Kolejna losowa, losowa, tak? Losowa, mm -hmm. Bo to już by nie było takie łatwe. Mm -hmm. e, zacznę od takiego miejsca, z którego przywiozłem wspaniałe wspomnienia. Przecudowne. E, no, tak. Poznałem trochę i... nową kulturę. Aha. Zobaczyłem, jak można żyć inaczej. Popróbowałem fajnych rzeczy okradłem pizzerię i przywiozłem żonę. O, nie sądziłam, że powiesz o tym, no ale dobra. Stany Zjednoczone, to jest to jest moje top trzy absolutne. Byłem tylko w Nowym Jorku, nie miałem okazji jakby zwiedzić nie wiadomo czego. Tak, okradliśmy pizzerię na Slajsa. Przepraszam. Cicho, bo może oglądają mnie. No I'm sorry. <laughs> Jest naprawdę niesamowite zobaczyć, jak miasto może żyć dniem i nocą. W Warszawie to jest trochę, ale nie aż tak do końca. Te wszystkie miejsca, budynki, place z filmów, gdzie uderzały meteory, gdzie wchodził King Kong, gdzie uciekał w Nowym Jorku Kevin. Mhm. Niesamowite to jest. Mhm. Naprawdę. I ja wiem, że u nas też są takie, ale no pop -kulturo, pop -kultur, kulturowo. Gdzieś tam te Stany Zjednoczone zakorzeniły się u nas też w Europie, i no to było dla mnie niesamowite przeżycie. Byka za jaja złapać. Byka Super. na Wall Street, żeby Byka nie było. Nie takiego <laughs> prawdziwego. Tak. Piękne miejsce. Um, Przywiozłeś narzeczoną, jeszcze nie żonę? Wtedy narzeczoną. Padłem na kolano na łódce na środku jeziorka w Central Parku i poprosiłem ją tam o rękę. Pięknie. Dokładnie tak było. Pięknie. E, jakiś czas później jest, no, małżeństwo, dzieci, bla, bla, teraz tylko gorzej, nie ma e, Drugie miejsce jest związane z tym, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli takim moim chyba ulubionym trybem wypoczynku. Mhm. Norwegia. E, nie byłem nigdy w, w innym miejscu, gdzie byłoby tak spokojnie, ludzie byliby tacy wyczylowani gdzie byłaby taka, taka kultura współżycia w, w, w symbiozie, je, w symbiozie mhm. jednej? Jakby jest, jest naprawdę y, świetne miejsce. Nie, jakby też nie miałem okazji żyć tam długo między nimi. I poznać wszystkich niuansów. Mm. Ale, ale chodzę, zadaję pytania. No tak, możemy tak znajomym... na, na, na krótko, że tak powiem. Tak. Doświadczyć tak. tego wszystkiego. I poza tym, że jest kupa śniegu i są świetne warunki narciarskie. Mamy świetne miejsce, do którego możemy wyjechać i z tego wszystkiego skorzystać. Jeszcze raz dziękuję, Arku. I Anio. Aniu. Anio? Aniu, aniu? aniu powiesz, że Aniu. I Oliwko. E fenomenalne mm -hmm. I, i to ciężko mi sobie wyobrazić lepsze miejsce na taki Taki naprawdę głęboki chill. Właśnie to nie by... tylko ze względu na ten śnieg, a też mm -hmm. ze względu na to, jak ci ludzie tam funkcjonują. Jak tam się nikt nie spieszy. Nie I idzie. wbrew pozorom, bo większość myśli, że Skandynawia ogólnie latem jest zimna, ale nie, nie latem. Są takie same temperatury Dokładnie, u nas. Latem jest tak samo można powiedzieć, taki I też można w się wspaniale wychillować. Byliśmy też latem. Czym bliżej maja może. Mm. W górach wchodziliśmy sobie tuż z, z ekipą z. Z pracy, ale w piękne widoki, ludzie tak samo wyczylowani cały rok, więc jakby będę się powtarzał, ale to naprawdę robi na mnie potężne wrażenie. Jaki ale... mindset, jak, jak głowy mają poustawiane ci ludzie? Aha. I co jest jeszcze bardzo fajne, spotkaliśmy takiego faceta, który był już starszy, sporo, starszy mhm. od nas. E, zagadał do nas po norwesku. My mu odpowiedzieliśmy po angielsku bo oczywiście z tym norweskim to tak średnio. E, Średnio I przeszedł na piękny angielski, rozmawiał z nami, opowiadał nam o tym, jak to w tym miejscu jest jakiś ten ciężki wodór, bo tam zostały zatopione statki przy drugiej wojnie mm. czegoś, co było potrzebne do konstrukcji bomby atomowej. No to jest niesamowite, tam na miejscu, że faktycznie nawet to starsze pokolenie bardzo dobrze mówi po angielsku. No, ale to jest jakby u nas kulturowo trochę inaczej historycznie. Się to wszystko zadziało, więc no, u nas na przykład rosyjski, niemiecki, no ale tam właśnie po angielsku super. Ale, Arni, przyznaj, po co ty tak naprawdę wracasz do tej Norwegii? No bo o najważniejszym nie powiedziałeś. Tam mają prawdziwy kebab z prawdziwego, spoconego barana. Taki, że on normalnie jest takie baranie mięso, takie cudowne. Zuzia go nie lubi, bo tam jest zawsze kukurydza. Ale naprawdę jest. No kebab z baraniny to jest coś, co da się znaleźć u nas? Znaleźliśmy. Znaleźliśmy, ostatnio. zaraz wam powiem jak to się stało przypadkiem. Yy, ale no jest fenomenalnie tam przyrządzają kepsy. Mm -hmm. ale... To nie jest mm -hmm. jakby miejsce, gdzie kebab się narodził, ale zrobili to no, przegenialnie. A u nas w domu mamy słuchajcie tester mięsa baraniny. Ten tester się nazywa Wafel, to jest nasz pies. To jest golden retriever. I on się boi baranów. Pierwszy raz mieliśmy hmm. okazję to dowiedzieć się o tym, jak byliśmy w górach i leżała skóra z barana, i on uciekał od niej. Tak. Nie chciał w ogóle nawet podejść, powąchać, trzymał się z daleka, mało tego. Yy, nie chciał potem wejść do chaty. Tak mu ten zapach prawdopodobnie nie pasował. Tak. Albo źle się jakoś, nie wiem, kojarzył. Nie mam pojęcia, co się tam w tej głowie ładnej dzieje. Na spacerach, jak były gdzieś. Barany, to uciekł na drugą stronę drogi. No generalnie. Smaczki z Jagnięciny nawet mu kiedyś zamówiłam, i w ogóle wyszedł drzwiami tarasowymi, i nie mogłam wprowadzić go z powrotem Trzeba do domu. Trzeba było je wynieść z tak. domu, bo, bo mu to przeszkadzało. <grym> I wiem, dokładnie to, to samo zdarzyło się, jak któregoś razu zamówiliśmy kepsa, który miał być z baraniny. My tak, tam z baraniny. Pewno. Dobra, niech przywiozą. No, i przyjechał ten kebab, i wafel uciekł z domu, do ogródka, tylko więc nie za daleko, ale jednak. Tak. Więc to był kebab z baraniny. E, także Tak, Takżeśmy psa wyszkolili. Tak, na Także da się, ale naprawdę, jak będziecie w Norwegii, koniecznie spróbujcie kebab talerken. Ale ogólnie y, kuchni norweskiej jeszcze nie mieliśmy okazji tak zeksplorować. No jakoś poza twarzy, tym, że nie? łososie, jakieś tam. Mhm. Y, no tak, ale Takie wiesz, tam jakieś specjały z, z tych, tych, wiem, że zimą zwłaszcza, to, to możesz w sklepach spotkać te suszone mięso z renifera. Ja wiem, że oni gotują coś takiego chyba ala bigos z tym. Ehm, Może być dobre. Hmm, a surstroming? Nie no, ale to Szwecja, kolego. No tak, jestem ignorantem, pomyliłem. Tak, ale nie próbowaliśmy jeszcze. Ja już wystarczy mi w sumie e, oglądanie tych wszystkich filmików, jak ludzie się na to porywają. Ja bym spróbował. Wymiotują na poproszę, sam aromat. Poproszę szwagra, żeby załatwił. Kupił. Sir Stroming to jest, słuchajcie, kiszony śledź którego powinno się otwierać pod wodą właśnie, żeby nie czuć tego odoru, który się tak. wydobywa I z puszki. Tak, nie jest samego, tylko w jakiejś kanapce, w tak. daniu, to jest dodatek. Tak. To tak samo jak same papryczki chili, no, jakby można, ale to nie o to chodzi i tutaj to samo, to jest, to powinien być raczej dodatek, a ludzie to jedzą same i dlatego to tak strasznie wygląda Może potem. zaproś kiedyś tego Adama, o którym cały czas wspominasz i, to i, tu. i zjedzcie to nie, tutaj. Nie, my to zrobimy na nartach. Dobrze, zróbcie to na nartach. No dobra, to teraz Ostatnia pozycja w twoim rankingu wyjazdowym. No tutaj chyba nie będzie za bardzo zaskoczenia, prawda? Ja no zdziwię się, jak nie, nie Tajlandia. będzie to Tajlandii. Właśnie. To będzie Tajlandia. Ale to dlatego, że to jest coś absolutnie innego. Tak jak w Stanach jeszcze jesteśmy jakoś zbliżeni do siebie i to nie jest absolutna nowość. Tylko po prostu inne podejście, ale jakby podwaliny są te same, bo to są ci sami ludzie trochę. Tak, Azja jest czymś totalnie innym. Miałem okazję zobaczyć tylko to, co się dzieje w Tajlandii, jak tam ludzie funkcjonują, jak żyją, zjeść to, co jedzą. Jest absolutnie cudowne miejsce, na pewno wrócę do Azji. Nie wiem jeszcze, gdzie mnie tam ten samolot zabierze, ale y, Tajlandia jest, jest top. Naprawdę jest mhm. top. Powinien. Tutaj trzeba, trzeba powiedzieć, że my głównie wizytowaliśmy na wyspach tajskich, bo sam Bangkok, ja bym nikomu nie poleciła. To jest doświadczenie nie z tego świata. Chaos, chaos, chaos. Tak zamknęłabym Bangkok w jednym słowie. No A twoje? Ale, ale kulinarnie wymiatają moje, ja bym w zasadzie do twojego zestawienia, bo jakby wszystkie argumenty podpisuje się pod nimi e, e, rękami i nogami, e, do, dorzuciłabym jeszcze Grecję ogólnie rzecz ujmując. Ale nie może, do, co, czyli zabierasz, rozumiem, Norwegię z przyczyn oczywistych, czyli zimno. Tak, zimnie. tak. Ja w I Norwegi nie lubisz Ja w Norwegii się nie czuję, dla mnie jest za spokojnie. Ty wiesz, że ja jestem w gorącej wodzie kąpana. I, i ja, dla mnie jest za nudno, za cicho, za spokojnie. Tam właśnie, o, książeczka, lampeczka... Winko, Cudownie. kominek, Cudownie. to jest, jest. nie no dla mnie jakby spoko na tydzień, ale ja nie jestem w stanie funkcjonować w ten sposób dłużej. E, poza tym no nie no jakoś tak ta gęstość zaludnienia, tak wiesz, tak rzadko. Mm, mm, mm. Czyli dodajesz Grecję Chcesz coś powiedzieć więcej na temat Grecji? Oczywiście. Chciałabym powiedzieć, że z perspektywy osoby, która lubi żyć, <laughs> to Grecja jest super. Mają świetną kuchnię. E, przy Czemu okazji, nie Włochy? Zaraz do Włoch dojdę Poczekaj. Eee, przy okazji kuchnia, która jest zdrowa i w tych miejscach, w których byliśmy, czyli Grecja, Zakintos, no tak chyba najbardziej popularne miejsca wśród turystów, ja jestem zakochana. Miałam wszystko to, czego oczekiwałam, czyli ciepła woda w morzu, eee, piękny lazur zazwyczaj. Plaże, które są piaszczyste, a nie kamieniste, więc ci nic tam, kamyczki w tyłek nie dziobią na plaży. Możesz się relaksować. Są przemili ludzie zazwyczaj, naprawdę przemili, próbują mówić po polsku, to jest urocze, mają dobre wino. Przepyszne. Mhm. E, no i przede wszystkim widoki są wyrywające z kapci, pocztówkowe. Muzyka. Ja uwielbiam ten klimat, właśnie, że siedzisz sobie przy, przy basenie na przykład, tańczysz tą zorbę. No, ja wiem, że ludzie tego tam na co dzień nie robią, nie oszukujmy się, ale ja jadąc na tydzień chciałabym zasmakować. Takiej pigułki, tego czego mogę właśnie w Grecji doświadczyć. Podoba mi się architektura. No, jakby oczywiście mówię o tych takich starszych miejscach, no bo same miasteczka wrażenia, takie wiesz, mieszkalne, wrażenia jakiegoś większego nie robią, ale Grecję naprawdę bardzo dobrze wspominam, w tym na przykład na Krecie to miasteczko Hania. Takie mm -hmm. portowe, pięknie było. Wąskie uliczki trochę tak hmm, włosko powiedziałabym. Tak, ale oni coś mieli z tymi. Tak, coś było, nie? Coś tam ktoś, ktoś opowiadał, ale to tak spadło tam wypadło. No ale Włochy są dla mnie top jeden hmm, w ogóle wszechczasów, no wszechczasów. Czyli co wyrzucasz z listy? Hmm, kurczę, nie wiem czy nie stany. Okej. Okay, przyjąłem. Hmm, jakby może dlatego, że miałam je co roku, od, od tak mhm. naprawdę bycia nastolatką, nie Dla było. Dla ciebie to były takie trochę. Przy... Mazury. Jak, jak to brzmi, ale Mazury właśnie. <laughs> mazury. Może tak i może dlatego nie, nie, nie jestem w stanie na to spojrzeć tak, jak właśnie taka turystka, aczkolwiek zawsze tą turystką jednak tam byłam, no ale wyjeżdżałam na dłużej, trochę pracowałam, więc to też inaczej. Yy, ale. Na pewno Stany jeszcze chciałabym zwiedzić, dlatego że jest jeszcze sporo miejsc, w tym na przykład całe zachodnie wybrzeże, południe, które chciałabym odkryć, które jest turbo ciekawe, a, a jeszcze nie było czasu i okazji. Więc Włochy mają wyjątkowe miejsce w moim sercu. Ja bardzo chętnie w ogóle spakowałabym kiedyś walizkę i, i, i zamieszkała na przykład gdzieś sobie w Toskanii w jakimś pięknym murowanym domu przy jakimś najlepiej przy jakiejś winiarni, co? Przy winiarni. Przy winiarni. No kulinarnie zawsze powtarzam, że jak mieszkałabym we Włoszech, to już bym się turlała, a nie chodziła. Mm. Bo no to jest kuchnia, która w 100% trafia w moje gusta. I oczywiście wszystkie te rzeczy są niezdrowe i tłuczące, ale kto dba, no kto dba. Więc Włochy yy, i masz wodę, i masz góry, wszystko tam jest. Są Ludzie kompletnie. szaleni. No Można ale... jechać na narty i opalać się na plaży w tym samym kraju, prawie jak w Polsce: i aperolek. I aperolek. I aperolek. No i przede wszystkim też, jeżeli ktoś docenia historię, zabytki, no to we Włoszech, słuchajcie, macie tego od cholery i ciut, ciut. Tak naprawdę w każdej miejscowości Kolebka naszej cywilizacji. Tak, coś, coś znajdziecie. Także no, Włochy mnie zawsze przyciągają. Mogłabym latać do Włoch raz w roku. Minimum. Rozumiesz to? Tak? Zawsze czyham na jakieś tanie loty gdzieś do Rzymu. ASMR, nudno ci, nudno mówię. Nie, super mówisz, tylko właśnie nie chciałem ci przerywać. Jedną już teraz. No. Wymarzony, jeden wymarzony kierunek wakacji. I dlaczego? O kurcze. No, na pewno jakieś ciepłe miejsce bym wybrała. Tajlandia już była. Wiesz, co chodzi mi po głowie. To popularne obecnie bali, aczkolwiek wszyscy powtarzają jak mantrę, że bali pięknie wygląda tylko na zdjęciach i na filmach, dlatego że ludzie pokazują to, co chcą pokazać. A bardzo często jest tak, że wiesz, tutaj masz piękny widok, a odwrócisz się z drugiej strony i masz na przykład wysypisko śmieci albo rzekę, w której płyną śmieci i, i, i cały inny syf i nie czujesz przede wszystkim zapachu, oglądając takie rewelacje w internecie. E, więc no Bali podobno właśnie jest takim zestawieniem kontrastów e, i, i na żywo podobno wcale nie jest tak zachwycające. Hmm. Ogólnie rzecz ujmując, chciałabym chyba jeszcze wrócić do Azji, dlatego że, tak jak wspomniałeś, to było coś zupełnie innego i zawsze powtarzam, że, tak jak w Europie, gdzieś tam jak się podróżuje, nie wiem, Grecja, Hiszpania, Włochy. Wszystko mniej więcej do siebie jakoś tam nawiązuje, coś tam się powtarza, jest do siebie zbliżone. Tak, Azja była kompletnie innym doświadczeniem, i jeżeli chodzi o kulturę, i jeżeli chodzi o kulinaria, i jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie tam na miejscu. Ym, no, nie z tej ziemi dla mnie doświadczenie. A Warto coś... było po, wy, wyjechać tak daleko. No dobra, ale to dalej, jeden punkt. Musisz wybrać o jeden, przy, może no, kraj najchętniej. Azja. Dobra, ja bym no chciał gdzieś zacznij. na półkulę północną. Eee. Czyli zimno. Nie, nie ma... północny, my jesteśmy na północnej półkuli. No dobra, no dobra. Nie? Myślałam, chodzi że, mi... nie. Myślałam, że o myślisz o jakiejś lasce, wiesz, Nie, nie, nie. Skrajnie. Chodzi, chodzi mi o to, że jakby twój, Azja jest, Rosja jest w Azji. Chcesz do Rosji? Nie, 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 absolutnie. Chciałbym, żebyś zacieśniła trochę kierunek. No dobrze, kierunek. dobrze. No to na przykład Filipiny. Okej. Okay. Tam... Czyli taka Azja dziksza. Dziksza. Jakieś dżungle. Mhm. Nie? Okej. Okay. Ciepło. Ciepło. Musi być ciepło. Piękne plaże z lazurem. Woda ma być taka, że widzę stopy, jak wchodzę po pas. Nie? To w, słuchaj, na Mazurach też widać do kostek. Jak wejdziesz, to widać jeszcze stopy. Nie no, mamy prześciutkie jeziora. No mamy, niektóre. Mamy, mamy niektóre no Aczkolwiek y, zawsze mam y, serce tutaj jak jakiś glon mnie miźnie tak po, po kostce, jak stoję w wodzie i zawsze sobie wyobrażam, że już tam jakiś monstrum do mnie podpłynęło. To monstrum by się ciebie bało bardziej. Ja wiem, Rekinów ale za dużo filmów się naoglądałam w życiu. I to tak działa ta wyobraźnia niestety. Przepraszam, ziewnąłem znowu. Ale ten brak tlenu, brak tlenu. No to ty mówisz, że północna półkula, a co konkretnie? Ja tak tylko chciałem, jakby powiedziałem, północna populacja, żeby. Tak mi jakby, tylko. Tak ci trochę szpileczkę, że no. powiedziałeś, że Azja a to trochę za mało. Dobre, dobra, 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 dobra. No. E... Jedno miejsce. Ja hmm, bym chciał. Wcale niełatwo, co? Wcale niełatwo, bardzo niełatwo, ale ja bym chciał zobaczyć Japonię. E... Oh, I... Tak. I... A często nawet o tym rozmawiamy. Tak, ale tam jest, mają też plaże na pewno, mają jakieś górki fajne. Ale ja chciałbym zobaczyć Japonię, chciałbym zobaczyć, gdzie trenował Goku, gdzie wylądował a, Vegeta. No tak. Tak, tak poważnie do e, technologicznie ta, to jest, Japonia. To jest, to, jest, jest... to jest coś totalnie tak. innego. Już byłem w dżungli, <tak> e, byłem w takich. No masz nie, rację, nie? zgadzam się. A z Tobą. tam chciałbym zobaczyć, jak, jak co kupują ludzie, co jedzą. Tam można spróbować wszystko w każdym smaku. Jak ci maszyna robi zupkę chińską. Albo pizzę. Jak zaczęłaś mówić, że jak mi maszyna robi, to nie sądziłem, że powiesz, że zupkę chińską. O no matko, no w Japonii w sumie wszystko jest no bo możliwe. No właśnie, bo jestem głową w Japonii. <laughs> Ale tak. Wow. Zawsze właśnie, jak rozmawiamy o Japonii i podróży gdzieś tam, kiedyś w marzeniach sennych, to to, to właśnie przewija się zawsze to, że. To, to trochę byłoby jak taka podróż w czasie, mam wrażenie. Tym bardziej właśnie podróż w czasie, ale w obu przysz... kierunkach naraz. No, tak, bo bo ale... zobaczysz przyszłość, bo tam, tak jak mówisz o tym, technologia, robotyka, automatyka rozwija się w mhm. potężnym tempie. Z drugiej strony są takie miasteczka, kawałek dalej od Tokio, mhm. które, które są... Jakieś klasztory. Właśnie. Nie? Takie... To to jest... I, i, te, I te lasy, mhm. te, te ta dzicz japońska, też zupełnie inna fauna, flora. Obejrzyjcie sobie. Pandę chciałbym zobaczyć Pandę na żywo. zobaczyć. Idź do ZOW w Warszawie. Na żywo. Dobra. Obejrzyjcie sobie dokument Jamesa May'a na Amazonie. On robi taką relację z Japonii, pokazuje ją pod różnymi kątami. Fajny był to dokument. Świetny. Kilka odcinków. Świetny. To był kolejny jakby motywator do tego, żeby też się tam wybrać. Bo moi tak. znajomi, paru moich znajomych było. Kiedyś to zrobiłem. W Japonii i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecają. No jedyny problem jest taki, że lot długi. I, I podróż męcząca, i jest dość drogo na miejscu, więc trzeba by. No, no na pewno to nie jest taki wyjazd, tak na który można by się było wybrać od tak, jako drugi wyjazd w tym roku, ale chyba zdecyduje się na pewno kiedyś nie wyjechać przez chwilę, żeby wyjechać, wyjechać w końcu tam. Pod. Ja jeszcze powiem tak ze swojej perspektywy, że Japonię chciałabym trochę zeeksplorować pod kątem właśnie kosmetyków, dlatego że Japonki słyną z bardzo zaawansowanej pielęgnacji skóry i ich rynek kosmetyczny w porównaniu do tego, co mamy w Europie i w Ameryce jest dużo bardziej rozbudowany. Mają większy dostęp do różnych produktów, których my nigdy nie widzieliśmy. Więc no, taka Ichi ciekawostka. I Ciban. <laughs> Kto wie, ten wie. <laughs> Ale tak, Japonia, to no właśnie przekonałeś mnie do tego, żeby zrezygnować z mojego wyjazdu na Filipiny, a, a polecieć y, do Japonii, wiesz? Cieszę się. No. Bo jakby możemy wyjechać w to samo miejsce. Nie? Fajnie, fajnie, fajnie. Ja tak, fajnie, tak chciałem z tobą spędzić czas. Ale wakację. my jesteśmy idealnym przykładem tego, jak można pogodzić y, dwa różne gusta. Jeżeli chodzi o, o podróżowanie. Ale i o masę innych rzeczy. I oczywiście, ale no tutaj, będąc w temacie zimno, ciepło. Ale już zimne dłonie. Widzisz? Ajajaj. Zimna cholera. Eee, raz wyjeżdżamy w zimne, raz wyjeżdżamy w ciepłe i wszyscy są zadowoleni. Nie? Dokładnie. I tym oto wywodem kończymy dzisiejszy odcinek, przedostatni. Eee, w tym sezonie. W tym sezonie, dokładnie. Pamiętajcie o tym, żeby skomentować dzisiejszy film albo podcast. Eee, będzie nam bardzo miło, jeżeli napiszecie swoją taką top listę tych miejsc, do których chcielibyście się udać, albo nie tylko to jedno, jedyne. Zobaczycie, jak jest ciężko, jak musicie wybrać tylko jedno miejsce i tak. to uargumentować. Ale mamy nadzieję, że rozmarzyliście się trochę razem z nami. Może jakaś e, znowu niespodzianka na koniec? Może znowu wybierzemy z tych osób, które skomentują i będzie Paczka niespodzianka. Dostaniecie od nas lot do Japonii. Chcielibyś ta Sami byśmy chcieli. Ja bym wylosował coś takiego. <grym> no dobra, no to w takim razie znowu wracamy do tej miłej zabawy z niespodzianką. Zasady już znacie. Tymczasem uciekamy, bo już tu pan ziewanko uskutecznia. Nie, tylko jedno, naprawdę to jest okno, to jest brak tlenu. Trzymajcie się. Pa! pa. Cześć!